Jeżeli masz problemy z komputerem, komputer ci wariuje, masz blue screeny po aktualizacjach, zrób następujące kroki, co zrobię ja. Wchodzimy w ustawienia, aktualizacje i zabezpieczenia, odzyskiwanie i resetowanie do stanu początkowego. Wybieramy opcję zachowaj moje pliki, możemy usunąć wszystko, ale lepiej sobie zostawić. Pobieranie Windows z chmury. I teraz będziemy czekać, aż system się pobierze. No potem wystarczy kliknąć zainstaluj ponownie i dziękuję bardzo, problem rozwiązany. To powinno pomóc na wszystko.